Katarzyna Wierzbicka, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś gościmy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu, a moim gościem jest Pan Kamil Kalinka, dyrektor tejże instytucji. Witam Pana serdecznie. Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu. Znajdujemy się tutaj nieprzypadkowo, bowiem właśnie kilka dni temu to tu policja na polecenie prokuratury apelacyjnej w Rzeszowie zatrzymała 4 egzaminatorów. Proszę powiedzieć, dlaczego zostali zatrzymani? Pani redaktor, myślę, że trzeba, żeby nasi widzowie mieli jasność, myślę, że trzeba przedstawić kontekst całej tej sprawy, która toczy się już niestety aż ponad 2,5 roku. Otóż początek miał miejsce w marcu 2013 roku, kiedy to rzeczywiście miały miejsce zatrzymania egzaminatorów w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu. Zostało wtedy zatrzymanych 8 egzaminatorów, którzy później decyzją prokuratury mieli zakaz wykonywania zawodu egzaminatora. No i niestety musiały być kolejno rozwiązywane z tymi egzaminatorami umowy o pracę. Tak się stało. Na dzień dzisiejszy z tych 8 zatrzymanych w marcu 2013 roku żaden już nie pracuje w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Przypomnę, że wydarzenia, które miały miejsce, dotyczą zdarzeń, czyli podejrzeń o korupcję, bo cały czas, można powiedzieć, sprawa się toczy, postępowanie, nie mamy jeszcze procesu sądowego. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie ta sprawa się zakończy, ponieważ no, jest to bardzo uciążliwe, jeżeli chodzi o funkcjonowanie ośrodka. Sprawy dotyczyły wydarzeń, można powiedzieć, od lipca do grudnia 2012 roku. Czy tym 4 egzaminatorom postawiono już jakieś zarzuty konkretne? Ja na dzień dzisiejszy mam taką wiedzę, że jeden z egzaminatorów został wypuszczony. Mam dokumenty z prokuratury, w której ma zawieszenie możliwości wypełnienia zawodu. W przypadku pozostałych 3 panów, niestety panowie zostali zatrzymani na dłuższy okres, na 3 miesiące. Panie redaktor, myślę, że w najbliższym czasie, kiedy dostaniemy już dokumenty z prokuratury w przypadku pozostałych 3 osób, myślę, że będziemy mieli jasność i niestety najprawdopodobniej będę musiał rozwiązać umowę o pracę, podobnie jak w pozostałych przypadkach, bo bardzo zależy mi na tym, aby wizerunek Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, który przez ostatnie 2 lata staraliśmy się bardzo, podjęliśmy bardzo dużo działań, żeby zmienić, żeby po prostu ten wizerunek w świadomości społecznej był taki, jaki przez ostatnie 2 lata, a nie tylko, żebyśmy cały czas byli tożsamiani z tą sprawą, która, tak jak ja przypomnę, trwa już 2,5 roku i szkoda, że aż tyle. Ale czy ci egzaminatorzy, którzy zostali teraz aresztowani, czy oni ten proceder uprawiali tylko w 2012 roku, czy były sygnały, że to działo się również po tym 2013, kiedy to prokuratura rozpoczęła jakiekolwiek działania w tym kierunku? Z tego, co ja mam informacje zarówno od policji, ale również z prokuratury, to sprawa dotyczy działań właśnie z tego starego okresu, czyli z roku 2012. Czyli w bieżącym czasie, że tak powiem, takich sytuacji tu nie było? No ciężko mi sobie nawet wyobrazić, żeby do takich sytuacji mogło dojść po tej akcji policji w 2013 roku. Ale tak jak wspomniałem, według mojej wiedzy, którą mam zarówno z policji, ale również z prokuratury, z dokumentów, które otrzymałem, te sprawy dotyczyły wydarzeń z 2012 roku. Ci egzaminatorzy dalej są tutaj zatrudnieni. Tak jak Pan wspomniał, będzie być może Pan zmuszony rozwiązać umowę o pracę. Jak dziś funkcjonuje w takim razie ośrodek? Czy jest konieczność zatrudnienia dodatkowych egzaminatorów? Oczywiście, jeżeli będzie taka sytuacja, a raczej jest to nieuniknione, że z tymi egzaminatorami będę musiał rozwiązać umowę o pracę, to oczywiście będę się starał uzupełnić zatrudnienie w związku z tym, że mamy końcówkę roku. Z końcem roku zmieniają się znowu przepisy i tych egzaminów mamy trochę więcej. Więc najprawdopodobniej będę chciał trochę kadrę zwiększyć. Natomiast ciężko powiedzieć, co będzie dalej, dlatego że domyślamy się z doświadczeń, z praktyki, wiemy, że pewnie do końca roku będziemy mieli tych egzaminów trochę więcej, a z początkiem przyszłego roku, kiedy, można powiedzieć, wejdą nowe przepisy, ale i również początek roku zawsze to jest spadek ilości egzaminowanych. Zwiąże się z tym, że to jest zima, okres, kiedy również młodzi ludzie wtedy studiują, więc to nie jest okres, kiedy przystępują do egzaminów. Więc na obecną chwilę myślę o tym, żeby zwiększyć zatrudnienie. A ile średnio egzaminów tak dziennie obecnie jest przeprowadzone? Na obecną chwilę w granicach około 125-130 mamy egzaminów.
Przy jakiej liczbie egzaminatorów obecnie? Egzaminatorów mamy obecnie, mieliśmy 19 egzaminatorów, mamy 15 egzaminatorów, ale to jak to bywa, zazwyczaj jest tak, że zawsze w grupie 15 osób często jest tak, że ktoś weźmie urlop, ktoś niestety się rozchoruje, więc około 120-130 egzaminów dziennie przeprowadzamy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego na dzień dzisiejszy. Wspomniał Pan, że sprawa tych zatrzymań dotyczy lat poprzednich, tych przed 2013 roku. Czy jednak nie ma co ukrywać, że takie placówki egzaminacyjne jak Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego są narażone na korupcję? Czy w związku z tym jakieś działania nasz Tarnobrzeski Ośrodek podejmuje, żeby temu przeciwdziałać? Znaczy, pani redaktor, tutaj wcześniej dyrektor nadbereżny zastanawiał się nad tarczą antykorupcyjną. Myślę, że do tego pomysłu będę chciał wrócić. Ale to oczywiście są tylko i wyłącznie procedury tak naprawdę. Przede wszystkim jeżeli to są sprawy, których tak naprawdę do końca nie jesteśmy w stanie wyeliminować, tylko jest kwestia podejścia ludzi, egzaminatorów do swojego zawodu, do swojej pracy. Wierzę, że te zatrzymania, które miały miejsce, na tyle wpłyną na przyszłość, na egzaminatorów, że więcej już do takich rzeczy nie będzie dochodziło zarówno w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu, ale w innych wojewódzkich ośrodkach, bo myślę, że jest to doświadczenie, które będzie przemawiało do wszystkich egzaminatorów, że nie warto takich rzeczy się podejmować, bo niestety później kończy się to w ten sposób, że już nie mówię o sprawach sądowych, ale kończy się to rozstaniem z ośrodkiem. A trzeba przypomnieć, pani redaktor, że egzaminatorzy jest to grupa osób, którzy dosyć dobrze zarabiają. Wynika to z ustawy, która wprost wyznacza widełki dla poszczególnych kategorii egzaminatorów. I to są ludzie raczej dobrze sytuowani, zarabiający, myślę, że bardzo godziwe pieniądze, jeżeli chodzi o warunki nie tylko tarnobrzeskie, ale również polskie. I myślę, że wszyscy egzaminatorzy głęboko do serca sobie wezmą te wydarzenia, które miały miejsce i myślę, że więcej takich przypadków nie będzie. A co dziś o tym mówią sami egzaminatorzy na temat całej tej sytuacji? Panie redaktor, podejście egzaminatorów jest podobne jak wszystkich pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Wszystkim jest nam w jakimś sensie trochę przykro, że po prostu poprzez powrót tej sprawy znowu wizerunek Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego został nadszarpnięty. Można powiedzieć, że po tej sprawie, czyli po marcu 2013 roku, akurat mieliśmy taką sytuację, że zmieniły się władze wojewódzkie, gdzie Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego jest instytucją podległą pod Zarząd Województwa Podkarpackiego. I również zmienił się dyrektor w tym czasie, został nim dyrektor Lucjusz Nadbereżny, który, można powiedzieć, zastał ośrodek w bardzo ciężkiej sytuacji. Po pierwsze, ze względu na tą aferę korupcyjną, bo to było parę miesięcy wcześniej, bo przypomnę, dyrektor Nadbereżny został powołany na swoją funkcję w lipcu, czyli można powiedzieć parę miesięcy po tych pierwszych zatrzymaniach, ale również zastał ośrodek, można powiedzieć, anachroniczny, bo tak należy to podkreślić. I to nie jest tylko moja i wyłącznie opinia, ale również opinia wielu środowisk szkół nauki jazdy. I dyrektor Nadbereżny bardzo dobrze poradził sobie z tą sytuacją, mianowicie poprzez czyny był w stanie w krótkim okresie czasu kompletnie zmienić wizerunek Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Żeby tutaj nie być pani redaktor gołosłownym, było podjęte bardzo wiele różnych działań, jeżeli chodzi o zmianę wizerunku Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Zostało zmienione kompletnie nowe biuro obsługi klienta. Chodziło o to, żeby ta otwartość do osób, które tutaj do nas przychodzą, była jeszcze większa. Również zostały wprowadzone pewne udogodnienia dla osób, które przystępują do egzaminu. Została otwarta sala symulacji egzaminu teoretycznego, bo trzeba przypomnieć, że w tym okresie, o którym teraz rozmawiamy, pytania egzaminacyjne na egzaminie teoretycznym były utajnione. I to oczywiście spowodowało drastyczny spadek, jeżeli chodzi o zdawalność tego egzaminu. Dlatego też została otworzona przez dyrektora nadbereżnego sala symulacji i w krótkim okresie czasu ta zdawalność zdecydowanie się poprawiła. Ci ludzie, młodzi ludzie, bardzo często mogli sobie poćwiczyć za darmo. Sala symulacji była udostępniana codziennie za darmo. Również był tam instruktor, który wspierał te osoby, wyjaśniał wątpliwości i ta zdawalność egzaminu teoretycznego bardzo szybko zaczęła rosnąć. Również bardzo ważne zmiany nastąpiły w przypadku egzaminu praktycznego, czyli udostępnienie placu manewrowego dla osób, które zakończyły już kurs i oczekują na egzamin. Te osoby mogły po prostu sobie poćwiczyć te wszystkie manewry przed egzaminem na pojeździe Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, co zdecydowanie również sprawiło, że
ten poziom stresu, ale również zdawalność wzrosła, bo trzeba, pani dyrektor, podkreślić, że mimo tych wydarzeń, które miały miejsce w 2012 roku, zdawalność w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego nie zwiększyła się. Była na poziomie 33-34% mimo tych procederów, które miały miejsce. Natomiast te działania, które zostały później wprowadzone, zdecydowanie poprawiły wizerunek Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego i tak jak wspomniałem, jest to opinia nie tylko moja, ale przede wszystkim środowiska, bo to jest dla mnie najważniejsza opinia. Gdy dyrektor nadbereżny został dyrektorem, można powiedzieć, na pierwszych spotkaniach z ośrodkami szkolenia kierowców było bardzo dużo pretensji co do funkcjonowania ośrodka, co do przeprowadzania procesów egzaminowania. Z biegiem czasu tych uwag było coraz mniej. Na drugim spotkaniu z ośrodkami szkolenia kierowców, gdzie ja już w tym ośrodku podjąłem zatrudnienie, byłem zastępcą dyrektora, tych uwag było bardzo niewiele. W styczniu tego roku, kiedy zrobiliśmy spotkanie z ośrodkami szkolenia kierowców, tych uwag praktycznie nie było wcale. Rozmawialiśmy tylko i wyłącznie z ośrodkami, aby usprawnić cały proces, ale przede wszystkim również poprawić oznakowanie w Tarnobrzegu, bo są miejsca, gdzie to oznakowanie nie do końca jest poprawne. I nie do końca osoby, które ćwiczą, ale również i egzaminatorzy wiedzieli, jak się zachować w odpowiednich sytuacjach. Stąd wspólnie podjęliśmy działania również z policją, aby to oznakowanie w Tarnobrzegu zmieniać. Tak więc były to sprawy już naprawdę bardzo drobne. Czy te wszystkie działania przełożyły się na liczbę zdających tu w ośrodku? Tak, zdecydowanie poprawiła się ilość osób zdających, jeżeli chodzi o ilość, ale również to, co cieszy, to do ośrodka, można powiedzieć, zaczęły spływać również osoby, które wcześniej w Tarnobrzegu nie zdecydowały się na egzamin. Można powiedzieć, że poza województwem podkarpackim przyjeżdżają do nas osoby, które zamieszkują w województwie lubelskim, w województwie świętokrzyskim. I to cieszy, że ta norma ośrodka, tam poziom ośrodka wzrósł, zaufanie do ośrodka wzrosło. Wierzę w to, że jesteśmy w stanie to zaufanie utrzymać, bo tak naprawdę to taki właśnie dzisiaj jest prawdziwy wizerunek Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Trochę został on zamazany przez te zatrzymania kolejne, no ale cóż, no sprawa dotyczy, tak jak wspomniałem, już wydarzeń sprzed 3 lat i wierzę w to, że po prostu wizerunek ośrodka będzie postrzegany taki, jaki naprawdę on jest dzisiaj, a nie taki, jaki był wcześniej. Czyli wnioski z poprzedniej afery zostały wyciągnięte, można powiedzieć? Zdecydowanie tak, ale również, tak jak wspomniałem, nie tylko ta afera na to wpłynęła, to była kwestia odpowiedniego podejścia. Ja te działania dyrektora nadbrażnego kontynuuję dalej. Przede wszystkim zależało nam na tym, żeby stworzyć jak najlepsze warunki dla osób, które tutaj zdają, aby tylko i wyłącznie umiejętności i kwalifikacje tych osób, które przystępują do egzaminu, wpływały na to, czy ten egzamin zakończą pozytywnie, czy negatywnie, żeby nie było żadnych barier, jeżeli chodzi o ośrodek. Ja osobiście również z moim następcą, Rafałem Weberem, rozpoczęliśmy również takie spotkania w ośrodkach szkolenia kierowców, czyli można powiedzieć mobilnie wyjeżdżamy do szkół, gdzie rozmawiamy z młodzieżą, zachęcamy do zdawania w Tarnobrzegu, ale również prowadzimy taką rozmowę, przedstawiając jak Wojewódzki Ośrodek funkcjonuje od kuchni. Myślę, że tam, gdzie byliśmy, takie spotkania cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Jestem otwarty dalej na takie spotkania, bo na tym powinno to polegać. My powinniśmy jako Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego stwarzać najlepsze warunki dla osób, które tutaj przychodzą, chcą zdać egzamin. I tylko, żeby te umiejętności indywidualne decydowały o tym, czy ten egzamin zakończy się pozytywnie, czy negatywnie. W takim razie życzymy, żeby tak właśnie było. I ja przypomnę, że moim gościem był dziś pan Kamil Kalinka, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu. Dziękuję serdecznie, pani dyrektor. Dziękuję państwu.